Strzela bruzówę. Mam nadzieję, że ta seta właśnie będzie do nas. Nie! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie Rankedy 2x2. Jesteśmy jeden mecz od SSL-a. I prawdę mówiąc, wcześniej chciałem nagrać odcinek, jak mieliśmy właśnie SSL-a. Wcześniej, czyli pół godziny temu. Ale pierwszy mecz przegrałem, a w drugim dostaliśmy awka w teamie, przez co spadłem i się dosyć mocno wnerwiłem. Teraz udało się wygrać spotkanie, no i mamy taką tak naprawdę sytuację, że jak wygramy przynajmniej jeden meczek, to znaczy meczek. Pierwszy meczek to... Aha, bruz. Nie no, co ma znaczyć? Mamy bruza w przeciwnym. Na odcinku jeszcze. No to nieźle, dobra, mniejsze. Chciałem powiedzieć, że ten... Wygramy pierwszy, to mamy SSL-a. Jak nie wygramy pierwszego, to zagram jeszcze dwa, żeby mieć szansę wbić SSL-a. O tak, jest 1-0, jest 1-0. Hej, bruz. Ostatnio na odcinku z... Z turnieju trafiliśmy bruza i teraz z powrotem go mamy. Niesamowite, co tu się dzieje. Kolejny odcinek, kolejny z bruzem. No chyba sam się pcha na nagrywki tutaj. Parówa jedna. Niesamowite. Jakie szczęście w nieszczęściu. Nie wiem, chyba szczęście raczej. Kurde, czym on to wybił? Nic się nie stało, typie. Nic się nie stało? Nie, no, dla mnie spoko, bo przynajmniej w tytuł można dać bruza i będzie ciekawszy do obejrzenia. No, także odcinek miał być o tym, że wbijamy SSL-a, to są derby Polski jeszcze. Czy tam derby YouTube'a. Nie no, niesamowite. Bruce pewnie teraz streamuje. No, ale mniejsza to jest Progress League, ja tutaj będę starał się tryhardować. Tutaj randomowe podanie typka. Wybicie. Wybijaliśmy... Nie no, co to się stało? Naprawdę, jestem zadowolony, że odpaliłem to nagrywanie. Okej, dawaj Eli, wybij to. Potężnie. Pięknie. Ja to wybiję. Dobra, bitnięte. Typek tutaj został bitnięty przez Bruza, ale... Weźmiemy to sobie do boku, jeszcze dotkniemy drugi raz. Nie mam boosta. Proszę, nie spikuj, typie. Mam rezgituwa. Cofnę sobie do bramy. Dam to naszego teammate'a, on to może skontruje jakoś. Dobra, nie była to najpotężniejsza kontra, jaką widziałem, ale jest okej. Cofnę się za typka. Jest 2 do 0? 2 do 0, bo przeciwnik się wywalił, niesamowite. Ale Bruce jest pewnie zirytowany. Że ten ziemek na coś takiego leci, nawet bloka nie zgarnął. Dobra, nasz teammate to ma, ja będę followował od prawej. Jest gituwa. Okej, okay, wybite. Podanie do prawej. Eli, ja dostałem demo, ale Eli ma sam na sam. Respimy się, o kurde, ale niefartowne to było, w sensie, no... Przypadkowe dosyć. Ja tutaj kopnę bruza, Eli ma piłę. Teraz, żeby byle tego nie strzelili. No nie no, nie miałem przyspieszenia, jeszcze była lipa straszna. Dobra, ten mecz musimy wygrać, no nie powiem nic innego, się nie może stać w tej sytuacji. Ten meczik musi być wygrany. Ja sobie podjadę do defa. Nie, 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 nie. Dobra, kopnę to po prostu jak najmocniej do przodu. Dajesz Eli. Eli! Eli! Co ten przeciwnik robi, ten last base? Znowu zostawił UP, no niesamowite. 1-7-8-6-0? Nie wiem w ogóle, o czym on pisze. You can just wait? Chyba się toksikują, zaraz to poleci coś ten. Dobra, mniejsza, pojadę na piłkę. Mam nadzieję, że się nie wyleje. Będzie kozacko. Te moje wznowienia są tragiczne w tym meczu, ale na razie nic się nie dzieje przez to. Dobra, on nam podał piłkę, ja to kopnę do prawej. Sobie wyląduję i kopnę znowu. Dostałem demo, ale raczej nic z tego się nie stanie. Poczekajmy po lewej. Tutaj jakieś mijanki zawodowe. Dobra. Poczekajmy na suficie. Zchallenge'ujmy bruza. I Eli ma potencjalny strzał. Dobra, nie strzelił. Ale ja to wybiję, nie mam boosta. Mam nadzieję, że teammate zaraz nam ze wsparciem nadjedzie. Dobra, jest w bramie. Nie wierzę, jakim cudem to wpadło do bramy. Co tu się dzieje na tym serwerze? To jest niespotykane po prostu. Jakim cudem to mogła być bramka jeszcze? Jak widzicie, SSL, okolice SSL-a to nie są potężne okolice. Ale na pewno jest śmiesznie. Okej, okay, polećmy na to. Nie zdąży pierwszy. Okej, okay, ziemek to przebił. Jest gituwa. Będę sobie czekał w defie. Podlecę na niego. Ładnie wybił. Ja to kopnę po prostu do przodu, żeby tutaj już nie przedłużać. Ziemek flipnął jakoś potężnie. Zabiorę to do lewej.
Okej. Dobra, to było mega straszne. Nie wiem, czemu się stresuję ogólnie w tej chwili. Ale tak jakoś bardzo chcę, żeby ten odcinek dobrze wyszedł. Okej, tutaj blok. Nasz teammatek pikuje i prawie strzela bramkę. Jakby to weszło, to by było takie XD przecież. Jeszcze tutaj uderzenie. Odbija się tak od słupka. Nie, no co tu się dzieje? Ja to zostawię. Niech on to już kopnie. Last space wybija z powrotem do nas centralnie. Dobra, przyjmijmy to sobie. Jakiś jumpik 50. Nie jest źle. Ja tu sobie polecę, kopnę go. Nasz ma piłę z Afriko. Albo nie ma piły z Afriko i strzela bruzówę. Dobra, nie strzela bruzówy. Oła! Ale mnie kopnął, ale Eli jest na pozycji. Dobra, jest gituwa. Wybijmy to do boku, do naszego Eliego. Dobra, Eli tego nie ma, ale ja to przebiję. Demo na typku i open. Dobra, jest 4-2, jest open. Bruce toksikuje teammate'a. Nie no, ten odcinek jest najlepszym odcinkiem chyba z Progress League na tym kanale, jaki mógł się przytrafić. Ja sobie zapiszę replay. Boost overball. Nie no, co to się stało? To jest odcinku. To jest w odcinku. Co my dzisiaj nakamerowaliśmy, to jest niespotykane. Jakieś trudne sprawy tutaj zrobiliśmy. Naprawdę niesamowite. Jeszcze tym meczem wbiliśmy chyba SSL-a z powrotem. Tak jest, wbiliśmy z powrotem Super Sonika. Bruce chyba spadł po tym meczu z Super Sonika. Naprawdę to, co tu się odwaliło, to jest piękna historia. Naprawdę ten odcinek musicie zostawić łapkę i suba, żeby dobić do 40 tysięcy w tym roku jeszcze. Bo miałem w miesiącu, a to się przeciąga. Tym razem nie trafiamy tutaj naszego Patryka, ale trafiamy w przeciwnym teamie też mojego znajomego, czyli Umuta, którego spotykałem często na turniejkach, także... Także jest śmiesznie. Dobra, on to ładuje. Dosyć przestrzelony strzał, że tak powiem. Ale naprawdę, ten pierwszy mecz, jestem teraz tak podjarany tym, że takie coś ułapaliśmy na odcinku. A kurde, sorry. Dobra, jadę do piłki, followujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja już jestem zadowolony. Nieważne, co tu się nie stanie, to jest mój ulubiony odcinek. Ale fajnie by było też nie przydupić. Dobra, podanie do typka. On prosto w słupek, ale to dobija, oczywiście. Dobra, jedziemy do wznowienia. Wygrane 50. I jest spoko, jest gitara. Dajesz umut. Oj, dobra, ładna interwencja. On tego nie dobił. Ten może mieć mało boosta. Ja sobie postaram asekurować bramę, bo to może być raz niebezpieczny. I bomba! Może to wejdzie bezpośrednio nawet. Nie no, jakie idealnie, dzisiaj się wszystko udaje, naprawdę, taka bomba poleciała. No nie wiem, z milion na godzinę 101 przez całe boisko od sufitu. Naprawdę jest rewelacyjnie. No lepiej być nie może, naprawdę, jest cudownie, miodnie. Dobra, followuję typka, mam nadzieję, że nie robią Hiszpana przeciwnicy. No właśnie, a propos tej nadziei, dobra, nie zostałem zdemowany, także jest super. Ale sobie tutaj mogę nie poradzić, dobra, przebili to z powrotem. Zasekuruję go, jakby został przybity. Właśnie tak się stało, ale jest bezpiecznie. On to wygrywa i leci. Dawaj, Seamord, pokaż klasę. Nie zdążę raczej, ale dobrze, spowolniłem go. Nasz teammatek teraz ma piłę z Afriko. Nie dostał demo, ładnie uniknął. Seamord, bądź bogiem, bądź wielki. Tamten mu leci na bloka. Seamord to blokuje. Ja to przebiję jakoś. Seamord ma okazję. Oj, ten strzał był beznadziejny. Mogę go nie oddawać w sumie, bo to było oddanie piłki bardziej do niego prosto. Fake, strategicznie. Totalnie tak to planowałem od samego początku. Cofnę się za naszego typka. Zagram to do lewej strony, żeby trochę tutaj dało się cofnąć. On mi zgarnął boosta, także to jest kozackie. Ja sobie przebiję. Okej, okay. I lecimy. Lecimy dur. Ten to podaje do naszego Seamorta. Nie mam boosta, ale spróbuję to kopnąć po prawej. W prawe okno? Niestety Umut to obronił, ale było blisko. A już Seamord, okej. Przebicie do prawej. Szkoda, że dostaliśmy demo, bo jakbyśmy nie dostali, to okazja strzelecka by była. No ale on się na to nastawie, mu wyszła. Spróbuję ja go zdemować może. Nie? Dobra, strzał! Jakby to weszło jeszcze. Dawaj, typie. Randomiku, podjeżdżaj. Aj, szkoda.
Dobra, tutaj zbieramy boosta. Poczekajmy w bramie. I ciśnij fly. Tuwa. Cyk. Potężna wybitka. Tutaj nie dostało demo ziomek, ale jest gituwa. On na to skoczył, ale to nie będzie groźne raczej. A nasz to w ogóle ma, nie zauważyłem, żeby nawet bardziej jeszcze ładnie czekał. No już Seamord, strzel to, ładuj to byszku. Mogłem to polecieć na dobitkę, ale spanikowałem trochę, bo to było mega ryzykowne. Dobra, wbijmy to do boku. Oj, ale strasznie oddał, zeszło mu chyba. Dobra, zagrajmy to do boku znowu, tak żeby najlepiej nie mógł od razu strzelić. I niestety wykorzystali tę sytuację. I w ogóle Eli jest teraz w przeciwnym teamie. Chyba mieliśmy go w poprzednim meczu w teamku, nie? Tak mi się kojarzy. Dobra, ogólnie jedźmy sobie na to wznowienie. Spróbuję to jakoś przebić. Seamord bierze piłę. Gituwa jest fajnie. Umut to wziął do góry, ale to nie ma raczej za dużej szansy powodzenia. Wybijamy. Oj, wywalili się i potencjalny open dla nas. Ja chciałem się w to wpierdzielić, ale byłoby to bardzo ryzykowne. Taki. Gitara. Będę sobie asekurował defa, jakby to jakoś groźnie poszło. Skoczę na niego. Bo czemu by nie? On już nic z tego nie zrobi. Dokładnie. Przebiję. To mogłem zostawić naszemu teammate'owi w sumie, ale on już nie zostawiłem. Tutaj jakiś blok. Może być open potencjalnie. Wiecie co? Sfejkujmy. Przebiję to do góry. Wezmę tak. Kopnę jeszcze i zostawiam już, bo nie mam boosta. Mam nadzieję, że ta seta właśnie będzie do nas... Nie! Niewiarygodne, co tu się dzieje. Dobra, nie ma bramki, ale wylew był potężny. Ja sobie poasekuruję. Mam nadzieję, że on podjedzie. Ja go będę chciał jakoś ubezpieczać, Seamorta. Dobra, wywalamy to. Najpotężniej na świecie. Niech to wejdzie w bramę. Nie wchodzi w bramę, ale... O kurde, fejkuje to ziomek. Co tu się dzieje? Bylebyśmy demo nie dostali i będzie git. Okej. Jakiś musty flick, może jakiś follow-up jeszcze. Dobra, ja to kopnę po prostu, bo czemu by nie? I cofam się, zbiorę sobie setkę. Albo nie zbiorę setki, bo ziomek ją weźmie. Ładnie uniknęliśmy demo. Tutaj może to kopnę po prostu. Jakaś wrzutka. I potencjalnie bramka dla nas? Wiecie co, nie będę tego trzymał w górze, zagrajmy na dogrywkę. I sfollowuj od prawej, dobra, no ziemiak pisze, że to ma, ja mu wierzę. Ale bomba. Ale bomba, wiecie co, podjadę na to. Albo dobra, cofnę się za niego. Wezmę górę. Okej, okay, ładnie to zblokował. Ładnie to zagrał znowu. Mogę to przyjąć do lewej. Oj! Nie wiem, co się dzieje, nic nie widzę. Aaaa! Dobra, mamy to. Jest gituwa. Nie mam boosta i jest dosyć presja po ich stronie. Dobra, Seamord przebija. Ja sobie zagram defa. Bang, wybitka. Może bang znowu? Nie, nie doleci. Może go zdemuję, jak się zawolni. Dobra, nie zwolnił. Cofnę się na defa. Zagrajmy do... No, do lewej. Będzie. Seamord to ładnie wybija. Ja zgarnę zaraz. Wylali się. Niesamowite, co tu się stało. Kolejny wylew i kolejna wygrana. Tutaj, jak widzicie, pełne carry po naszej stronie. I chyba najlepszy odcinek z Progress League na tym kanale, jaki kiedykolwiek wleciał. Naprawdę jestem tak zadowolony. A dobra, nie będę wam już nawet nic spoilerował, bo będzie w przyszłości coś jeszcze super informacja. Ale ten odcinek moim zdaniem lepiej nie mógł wyjść. Naprawdę, zostawcie suba, zostawcie lajka. Ja jestem mega zadowolony. Dajcie też znać, czy macie już wbite nagrody za sezon, takie jakie chcecie. Mi się już wszystko udało osiągnąć, co chciałem. No i to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Elo, elo.